witam kolegów dziennikarzy na krótkiej konferencji prasowej o marszu imienia Tadeusza Kościuszki. Spotkanie zakończyło się rezultatem 4-1. Na początku kilka słów bardzo proszę trenera Kościuszkiego. Panie trenerze, niestety spotkanie nie potoczyło się po waszej wyczyni. Dość spora przegrana. W którym elemencie gry upatruje pan największego powodu takiego właśnie rezultatu tego meczu? Przede wszystkim dzień dobry. Chciałem pogratulować trenerowi finałowi zwycięstwa, zasłużonego zwycięstwa. My ze swojej strony chcieliśmy zrobić tutaj wszystko co na naszej mocy, żeby wywieźć z trudnego terenu punkt lub trzy. Nie udało się. Myślę, że zdecydowało to pierwsze 25 minut, gdzie wyszliśmy po raz kolejny. To mnie martwi. Bardzo niepewni swoich umiejętności, bardzo przestraszeni przeciwnika. I w momencie, kiedy zaczęliśmy się budzić do gry, wynik już był 3-0, więc trudno było z takiego wyniku wrócić do gry. Jakie następne już z kolejnymi spotkaniami? Są mecze, które można skalkulować, że możemy zaliczyć po stronie porażek. Tak samo ten mecz do Nikalerza. Umiał inny cel, walczył po prostu na wojska trzecikowym, mam inny. Naszym celem jest utrzymanie. Dlatego tak mówię. Tutaj można było założyć, że może nam się nie udać zdobyć punktu, ale już w kolejnych meczach, w każdym kolejnym meczu będziemy walczyć o pewną górę. No niestety nie ciężko o cokolwiek w takim momencie powiedzieć. Ta porażka jest dość wysoka, pomimo wsparcia kibiców, pomimo na pewno dobrego przygotowania, nie udało się zwalczyć się punktów na stadionie tutaj z Głuszą Mieścia. Zgadza się. Ja też gratuluję trenerowi, zawodnikom, panu też naprawdę oddali dużo zdrowia przeciwnej i naszym. Ja mówię ze swojej strony, że pierwsze, tak jak powiedział, 20 minut trzeszkę za bardzo, żeśmy się cofnęli. No nie chcieliśmy grać piłkę, bardziej mi się grać piłkę, ale druga połowa pokazała, że naprawdę w większości wypadków naprawdę tkwią duże umiejętności. Widać, że w tym momencie zawodnicy nie wiedzieli, co się dzieje. Ciągle bramka ze spalonego pokazała naprawdę fajnie wypracowane, że nawet na takim boisku, gdzie teraz boiska są trudne, trudno się gra w piłkę, pokazała, że naprawdę potrafimy grać. I większość tych chłopaków, mam nadzieję, że w następnym meczach zrozumie, że naprawdę są warci tego, żeby grać, iść wyżej. I na tym pracujemy. Większość z nas mamy się cieszyć piłką. Chcemy tutaj coś osiągnąć, jeżeli chodzi o utrzymanie, utrzymać tą drużynę. I na tym bazujemy. W każdym meczu jesteśmy naprawdę równorzędną drużyną. Wydaje mi się, że oprócz tych 20 minut naprawdę graliśmy jak równe z równym. Mówię, szkolne błędy. Pracujemy dalej. Dziękuję. Trenerze, to drugie zwycięstwo w Grudniu Wiosennej. Po fajnym spotkaniu blisko dwa tygodnie temu, dzisiaj kolejna wygrana wysoka 4-1. Jest pan, myślę, zadowolony z postawy swoich piłkarzy. Tak, chciałem dziękować za gratulacje i tak powiem, że też gratuluję postawy, przy naszym drugiej głowy, bo przegrywając 3-0, finansa ale zdążyła do tego, żeby złapać kontakt i drugie głowy naprawdę na postawie trudne warunki, żebyśmy to wygrane dowieźli do końca. Niesamowicie trudno tu się gra na naszym boisku. Fatalny stan murawy, tak naprawdę nic nie jest robione przy tym boisku od bardzo długiego czasu i to jest niestety widoczne. I całe szczęście powinno się tak było, że Gościński nam stworzył na tyle łatwe warunki w pierwszych 20 minutach, że strzeliśmy te bramki, bo gdyby tak się nie stało, to te bramki byłoby na tym boisku bardzo trudno. Oczywiście obie drużyny miały problem z kontrolowaniem akcji tego boisku, a tak po prostu być nie może i coś się w tej kwestii musi zmienić, jeżeli my chcemy walczyć praktycznie na wiele pewne rzeczy i to też nie jesteśmy w stanie później przerzucić na spotkanie, trzeba będzie specja przeciwnika i przekazując niekontrolowane boisko. Tak być po prostu nie może. Ucieknie jest solidną drużyną, także to zwycięstwo nas bardzo cieszy. Tam są też możliwości rozwoju, ale mamy swoje atuty, szczególnie w ofensywie, gdzie mam zawodników, którzy potrafią w każdej sytuacji stworzyć niebezpieczeństwo i zrobić bramkę. I dzisiaj tak się stało bardzo szybko, także ten mecz dobrze ustawiony, później mógł się w miarę kontrolować. Proszę
wypuszczyli bez słów od siebie. Udało się wygrać, radość jest i spadł się kibiców przy pięknej pogodzie, więc myślę, że kolejne ceny doświadczenie i punkt zostaną w tak mi się wydaje, że tak naprawdę dążyć cały czas do zwycięstwa, to nie jest spotkanie. No, celujemy w awans, ale no... cieszymy się z kolejnego zwycięstwa tak naprawdę, bo bardzo ciężko trenować w tym tygodniu i no tak naprawdę to zwycięstwo jest dla nas takim dobrą oceną w tym całym tygodniu, bo naprawdę było ciężko, ale no zebraliśmy się, powalczyliśmy i świetnie rozpoczęta runda wiosenna, zatem myślę, że przed tym kolejnym wyjazdowym spotkaniem też bardzo dobre nastawienie. No tak, no z roku czynamy we wtorek treningi. Myślę, że każdy przyjdzie z dobrym nastawieniem. Będziemy dużo, bardzo ciężko trenować. Każdy konsekwentnie i kolejne zwycięstwo. Dziękujemy. Jakieś pytania jeszcze?